Marianna Janczarska 25 l. Córka Ewy Błaszczyk 64 l. W przyszłości mogłaby zastąpić: Mamy w klinice budzik. Czy tak się stanie? Doba wciąż jest dla niej zbyt krótka. Prowadzi fundację Akogo, którą założyła po tym, jak wiele lat temu, jej córka Ola Janczarska 25 l. Zapadła w śpiączkę. Aktorka poruszyła niebo i ziemię. Aby przywrócić córkę do świadomości, zainteresowała się najnowszymi terapiami stosowanymi w takich przypadkach. To dzięki wysiłkom Ewy Błaszczyk powstały już dwie kliniki budzik, w których pacjenci odzyskują świadomość, a teraz jest budowana trzecia, przy szpitalu na Warszawskim Brudnie. Reklama znajdzie się w niej także laboratorium w którym naukowcy prowadzić będą badania na najwyższym światowym poziomie. Te wszystkie działania pochłaniają mnóstwo czasu. Jak aktorka go znajduje? Wciąż przecież pozostaje aktywna zawodowo i nie rezygnuje ze sceny, występuje w filmach i teatrze, a nawet daje recitale. Na szczęście może liczyć na swoją drugą córkę, Mariannę Janczarską. Okazuje się, że dziewczyna bierze na siebie coraz więcej obowiązków w fundacji. Robię dużo rzeczy. Albo idę na pocztę poznaczki, albo lecę na konferencję dotyczącą śpiączki, wylicza z uśmiechem, a aktorka jest szczęśliwa, że ma w niej pomoc. W działalność fundacji zaangażował się bardzo mocno również chłopak Marianny, który pomaga ukochanej, zajmując się najczęściej sprawami biurowymi. Ewa cieszy się, że Mania nie jest sama i ma nadzieję, że zawsze będzie miała oparcie w ukochanym, gdy kiedyś, przejmie jej stary w fundacji, zdradza w rozmowie z Rewią znajomej aktorki. Pani Ewa stara się. By jej córka była jak najlepiej wprowadzona w medyczne aspekty związane ze śpiączką i była, na bieżąco, jeśli chodzi o nowinki naukowe. Dlatego bardzo często zabiera Mariannę na konferencje, naukowe. I to właśnie w córce widzi swoją następczynię. Wiem, że ktoś musi to przejąć kiedyś po mamie i wydaje mi się, że mi zaufała, mówi Marianna. Obserwuję ją i wiem, jak to się robi. To nie jest łatwe. Bardzo podziwiam w niej samo zaparcie i to, że ma taką ogromną wiarę. Czasami trafiamy na jakiś, płotek, który trzeba przeskoczyć. Wtedy nie wiem, co zrobić. A ona spokojnie staje i zaczyna głową walić w mur. I to bym chciała w sobie wypracować. Myślę, że to jest ważna cecha. Nie tylko jeśli chodzi o pracę, ale o życie. To jest walka o swoje do upadłego. Może kiedyś wszystkie te starania, które stały się sensem życia aktorki, przyniosą oczekiwany skutek, a ola janczarska wreszcie wybudzi się ze śpiączki? Zobacz więcej materiałów.